dymna. I jestem. Siemanko, cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Adrian Polak. Dzisiaj przejmuję kanał modowy Oli i będę... Co ty robisz na swoim kanale? Makijaż. Robię makijaż. Nie, dobra, makijaż nie będę robił. Ola, chodź tu. Dzisiaj będę robił coś fajnego. Ola chciała na początku, żebym mi pomalował, ale stwierdziłem, że nie, to będzie zbyt słabe. Bez urazy, nikomu nie ujmując. Stwierdziłem, że chcę zrobić coś bardziej oryginalnego i postanowiliśmy, że pofarbujemy Oli włosy na różowo, a konkretnie ja to zrobię. Ja tak się strasznie boję, Adrian. Bo ja tego nigdy nie robiłem, nie umiem tego robić i będę robił to pierwszy raz. Ja tak się boję, bo jutro... Nie, bo w sumie to... Nie wiem, ja nie wiem nic na ten temat, ale dobra, nieważne. Lecimy do farbowania. Mamy farbę koloru różowego. Różowego. Tak jest, kolor różowy. I od czego zaczynamy? Zaczniemy od wyjęcia z kartonu farby. Dobra. Znaczy, ja tutaj ci przygotowałam ogólnie miseczkę. Ale to woda tylko, to dobra. Tylko woda. Dobra, mam miseczkę, instrukcje, nieważne. Tabliczki też nieważne. Pudełko też nie potrzebne. Dobra, i co? Dobra, ale poczekaj, bo ja nigdy tego nie robiłam też. Dlatego poczekaj. A ci nie tak potrzebna ta instrukcja? No tak, bo to chyba tylko się wlewa. Dobra, nieważne. Pachnie ładnie, czy nie? Tak. Śmierdzi. Już myślałem, że wyleci. Zafarbuje mi nos! Zafarbuje mi nos! Dobra, mam to plac tutaj? Nie, poczekaj, muszę przeczytać. Dobra, bo ja już chcę działać. No poczekaj, proszę przeczytać. Dobra, dobra. Tylko proszę, grzywki mi nie farbuj, proszę nie. Ty, po pierwsze, to ja decyduję, co farbuję, bo ja cię farbuję. Może się na to instytuję, może i nie pomaluję, zobaczymy. Na sam początek dawaj tą szczotę. Strasznie się boję. Szczotę, masz grzebień. Dobra, to ty mnie czesz, jakby rozczesuj mi włosy, a ja będę czytała tą instrukcję obsługi. Farniki do włosów mogą wywołać silne reakcje alergiczne. Zajebiście. Ej, widzisz, bo ja chciałam takie czarne rękawiczki, ale ich nie ma, dalej jakieś beznadziejne białe. W ogóle, ale kupiłam takie... Dam ci tylko, a może będą za duże na twoje łapki. Za małe znaczy, dobra, zaraz zobaczymy. Damy radę, ja nie mam takich dużych dłoni, zobacz, ja mam takie bokserskie, tak jak ty prawie. Ja mam bokserskie dłonie? Ja mam, znaczy, takie wiesz, zobacz, o. No dobra, okej, dobra, damy radę. Robimy aplikację na całych włosach, czy efekt ombre? Aplikację na całych włosach z efektem ombre. Ja się tak strasznie boję, Adrian, bo jak to krzywo wyjdzie, ja się tak cholernie boję. Całkowicie pokryte! Dawaj tą farbę. Wyglądam jak z jakiegoś z hipermarketu, bułeczki nakładać. Czuję się jak przed jakąś operacją. Ola, tu. Jak lekarz. Jest, proszę się boję. Dobra, to tak. Aha, czyli ja mam to tak po prostu wetrzeć w ciebie. Możesz robić co... Szkoda, że grzywki nie farbujemy, to też bym pofarbował. Właśnie patrzyłam dzisiaj nawet na tym Pinterestie, czy jak tam się nazywa, jakby grzywki pofarbowane, ale to trzeba zrobić dobrze. Jak ja mam w tym chodzić, Adrian? Przestań, kurde, to będzie tak źle. Kurde, może ja na fryzjera pójdę? Nie, może. Rafał będzie stąd z ciebie dumny. O, właśnie, pozdrawiam Rafała. Pozdrawiam. O, ale nadziałem się, dobra. Mogę tam... Dobra, dobra. Co się stało? Nie, to było, a ja mam biały t-shirt. No. A może zdejmiesz koszulkę po prostu? Tak. Ale starcie? Cały brudny. Już czuję moje uszy, że mi ubrudziłeś. A ja czuję, że będę miał zaraz t-shirt. Nie. Bez to może zmienię sobie, ale to zaraz. O Boże, jak to wygląda? Ola, nie patrz. To jest tak straszne. Adrian, ja się boję. Czemu nic nie mówisz? Chcesz więcej tego? Tylko mi tak się śmiejesz. Ola, jak to byłem w szpitalu? Nie patrz! Poczekaj na efekt końcowy. A w ogóle nie... Ty, jeszcze się nie obudziłem. Zajebiście. Sukces. Ej, a w ogóle ten, nie przeczytam ile to trzeba trzymać, wiesz? Muszę to dotrzymać. Zaraz. Dirty pink. He. O, dzięki za włożenie palca w moje ucho. Spoko, dawaj, dawaj, dawaj. Przepraszam cię, Ola, ale trzeba, tak? Zluz, dobra, leciło, daj mi się skupić, Ola, bo ja nie mogę się skupić z ciebie, ja tylko chcę tlemu. Jestem panikarą, to, ale co ty mi robisz z włosami? Za to poświęcenie to musi być tutaj łapka w górę. Musi być. A tu jest napisane, ile kładaj na skórę głowy, aby nie uniknąć plam. To Adrian! Adrian? Adrian, powiedz coś! Nie wiem w sumie. Nie wiem, naprawdę. Liczy się stylówka, mordo. Oh fucking hell! Ja chciałabym patrzeć w kamerę, ale moja grzywka jest już tak długa, że jak podnoszę oczy, to widzę tylko swoje włosy. Chcesz mi grzywkę pomalować? Wiesz, że będziesz wyglądała jak debilka, jak jej nie pomaluję. Naprawdę? Mhm. Zawsze chciałam mieć różowe włosy, wiesz? Ale jak Adrian wszedł do mnie do pokoju, to powiedział: o Boże, jak masz różowo, jak mam pachnie. Tak? Mam różową torebkę, która wisi przy lustrze, mam różowy sweter, który właśnie... Nawet masz ten grzebienie, który miałem cię malować różowy. Tak, mam torebkę taką... Teraz masz różowe i włosy. Tak, mam różowe włosy, mam... No, wszędzie mam coś różowego, mam różowy kubek, mam różowy szlafrok. Co ty robisz? Daj, Ola, Ola, serio, nie masz nic, uspokój się. Dobra, i czekamy. Au! Żeby nie spadło, nie? Dobra, moje rękawiczki już zdjąć, o mój Boże. O mój Boże, poczekajcie, bo... O! Naprawdę, może ty byś mnie tak zdjęła, żeby się nie przerywaj nagrania jeszcze. To tak, żebyśmy nie... No, spokojnie! Pierwsza misja wykonana, pomalować jej włosy, druga misja, nie ubrudzić się. I teraz czekamy na efekt. Czekamy 30 minut i wracamy do was z efektem końcowym. Chyba że w międzyczasie już Ola zacznie płakać, to też to nagramy. Hello. Dobra, to tak, jesteśmy z powrotem. Boże, ja nie patrzyłam na swoje włosy, jak ja po prostu spłukiwałam i w ogóle jak ja zagatałam w ręcznik, więc jestem w takim szoku, tak strasznie się boję. Jesteśmy ogólnie po 30 minutach odczekania tej farby na włosach. Tak. Ona już umyła włosy. No i co, teraz ściągamy ręcznik. To może zamknij oczy i zobaczymy twoją reakcję. Okej, okay, dobra. Dobra? Dobra. To, ale nie otwieraj, nie podoba. Dobra, to nie, przysięgam, okej. Okay. Ale nawet nieważne, co by powiedział, co by się działo. Okej, okej, przysięgam, nie otworzę. Cienki słe. Ja przyjechałam w końcu tą szczotkę. Czy to jest taka szczotka, taka okrągła? Tak. No to weź ją. No to używam jej. Pokaż. Nie, to jest wałek! Z tego włosia końskiego. Na mordonie! No o co ci chodzi? Boże, ci to tak bardzo źle wygląda. To Adrian coś tam mi zrobił. Adrian! Mamo, jak bardzo źle to wygląda. Ja się powstrzymam od komentarzy. To wygląda strasznie. Adrian, zabiję cię! Nie patrz. No nie patrzę. Może mam cały makijaż już starty. Czy to jest teraz dziś naprawdę? Jesteś gotowa, Ola? Nie, ja nigdy nie jestem. Mamo, daj mi to już tego. Jesteś gotowa? Nie. 3, 4... Oj, co się stało? O Boże. Ej, nie jest okej. No nie jest źle. No, nawet wiesz co, nawet chyba fajnie. No, taki charakter masz teraz. No, fajny, jest naprawdę fajnie. Wyglądam, jakbym miała jakąś perukę. No. Teraz wyglądasz jak taka bad girl. Coś tam jest. Poczekajcie, uczeszę... O Boże, jakie prześwity. Dobra, kochani, jesteśmy właśnie w punkcie kulminacyjnym, chodź tu, Ola. Jak nasz eksperyment? ogólnie strasznie się bałam, tak potwornie się bałam, ponieważ są lekkie tutaj prześwity, ale oczywiście Adrian i moja mama mówią, że to tak bardzo jak artystycznie wyszło. Tak, i spoko, troszkę fioletowego, troszkę czarnego, ale spoko, nie, ja uważam, że okej. Jak dla mnie na plus, wyszło lepiej. Serio? Lepiej niż blondzie? Tak, wydaje mi się, czułam się troszeczkę. Wydaje mi się, że... Zostało Ci trochę tej farby? Możemy to kupić, ale ogólnie wydaje mi się, że jak będę miała full make-up, to będzie o wiele lepiej to wyglądało, bo teraz praktycznie nie mam makijażu i wygląda to myślę, że jest okej. Kochani, słuchajcie, za to poświęcenie, które wyszło w sumie okej. Zostawiacie wszyscy łapkę, subskrypcję. Tak, koniecznie. No i co? I mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy się na jakichś filmikach. Koniecznie. No może teraz ja Adriana coś pomaluję. Może mu zrobię makijaż. O, jeśli chcecie, żebym zrobiła mu makijaż. To nawet nie wchodzi w grę. Dzięki wszystkim, do zobaczenia. Cześć!